Dzień dobry, dzień dobry i witam Was, moi drodzy widzowie. Po raz kolejny speedrunie 6.0, kolejny odcinek, kolejne zmagania. Zapraszam serdecznie na 10 minut. partię gramy, komentujemy. No i jedziemy. No to może tym razem D4, coś tutaj, co najbardziej jest mi bliskie. Skoczek F3C4, przeciwnik 207. I C5, czyli mamy prawdopodobnie obronę benoni, czy też gambit Wołżański, tak też się to klaruje. Skoczek F3, lubię to posunięcie. Czekam na to, aż przeciwnik wybije pionka, wyprowadzę sobie tutaj skoczka, i E4. Potem odbijamy na C4 i wszystko pięknie gra. Posunięcie E4, oczywiście D6 jest obowiązkowe, w bardzo prosty sposób rozwijamy swoje figury. Nie wychodzi tutaj goniec, bardzo dziwny ruch muszę powiedzieć, od razu poczęstuję przeciwnika ruchem A4, tak żeby zagrać A5, mieć taką możliwość goniec G7 ok, tutaj em, zagramy od razu A5 zagramy, spróbujemy przeciwnika od razu strategicznie e, ograniczyć. ograniczyć nie wiem czy takie słowo jest, strategicznie ograniczyć i H3 koniecznie, żeby skoczek nie wleciał i nie wleciał tu jeżeli na to przeciwnik pozwala to znaczy, że mamy już dobrą pozycję Wieża wleci na b4, no robimy sobie oczywiście roszadę, wieża b4, to mamy taki ruch jak hetman e2 na przykład, tudzież można wrócić pewnie, aczkolwiek hetman e2 wydaje mi się, że będzie lepsze, dokładnie, hmm, hetman e2, od razu pilnujemy tego gońca i moim planem będzie hmm, przetransportowanie figury, najpierw zagram tak, żeby pilnować pionka, chodzi o to, żeby zagrać gońcem tutaj i tą wieżę stąd wypędzić. Może być takie zagranie, więc trzeba będzie to po prostu walnąć i się cieszyć z pozycji. Ten skoczek tutaj też za dużo ma, nie ma do, do powiedzenia. Widzimy, jak ograniczamy figury przeciwnika. Tutaj wybicie, tak jak sobie zaplanowałem, tak zrobię od razu i goniec D2 pilnujemy. Zobaczcie, że białymi ja nie muszę się tutaj jakoś specjalnie wyrywać. Spokojnie, spokojnie trzymamy te pozycje. To są też takie. Momenty, gdzie trzeba wiedzieć, jak zareagować. Taki ruch grozi, na przykład, nawet jak tu wybije, to Pionek tam może być do wzięcia lepszy. Pionek zrobi się wolny, skoczek wejdzie pięknie. Według mojej oceny pozycja białych jest świetna. Dobrze, Goniec zagrał tutaj, i teraz pytanko, czy B3. Czy jeszcze nie B3, B3? Zagrajmy B3. Pionek nie będzie atakowany. Goniec będzie bardziej broniony. A taki ruch już w zanadrzu mi chodzi po głowie. Wieża sobie wróciła. No dobra, tutaj on zbije. Ja zbiję, zostanie mi para gońców, co też będzie dobrą opcją, chociaż F4 też wydaje mi się solidne. Nawet jeżeli nastąpi szach. Spokojnie sobie zagramy królem na H2, tak żeby jeszcze tego pionka bronić. A pionek w centrum zawsze dobrze będzie działał. I ruch E5, tak żeby przeciwnika próbować gnieść, męczyć. I tak naprawdę stoję sobie w miejscu, stoję świetnie. no Ta wymiana dla niego będzie fatalna. Goniec czarnopolowy tu jest kluczowy, bardzo ważny. On może już planować wybicie. Dobra, gramy E5. Od razu E5. Możliwe, że król tutaj byłby lepszy, ale Hetman C8 mnie zastanawiał, żeby tutaj być atakować, ale to takie chyba już drobne rzeczy. No po prostu E5 i stoję w miejscu. Znaczy, yy, no tak, troszeczkę stoję w miejscu. Czekam na jego reakcję. Przede wszystkim na wybicie. Nie chcę ja wybi wybijać. Wow, co ten pan tu wyprawia? No to od razu zagramy sobie tak. Tego pionka muszę mocno przytrzymać. Tu od razu posunięcie F5 będzie mi się narzucać. Bo jak on mi tak zagra, to ja sobie nie pogram za bardzo. Muszę go tutaj mocno przytrzymać. Mimo, że on może przepchać, go nieco sobie wyjdzie, chociaż tutaj jakieś poświęcenia, skoczek na E4 sobie świetnie stanie. No dobra, i przerzucimy siły chyba na drugą stronę. Jakieś tutaj kwiatki, poświęcanie będzie możliwe. Król zagrał, proszę bardzo. Skoczek E4 od razu. Bicie, no to zawsze skoczka można przerzucić. Chociaż bicie, to w wieżu też można zbić goniec. Powrót wieży. Wzięcie. No tak, tutaj yy, nawet takiego ruchu nie chcę grać specjalnie. Nie chcę blokować tego wszystkiego. Skoczek zagrywa tutaj. No i teraz dobra, no to on został poniekąd zmuszony do takiego ruchu. Hmm. Teraz będziesz miał opcję taką, drogi przyjacielu, widzę to. Jak za dużo poblokuję, to też nie jestem w stanie potem cię odblokować. Pytanie, czy tak nie smyrnąć mu? On mi zagra tu. No dobra. Tak teraz się zastanawiam, czy ja za dużo go nie zablokowałem. Tutaj, tutaj, tutaj. Jakiś plan trzeba znaleźć. Może tu go sprowokować do H5. Jeszcze tego nie wiem. Zagram sobie G3, żeby przyrzucić króla. I mieć potem opcję może H4, tak? Żeby król sobie zagrał tutaj. Zagram G3, poczekam na jego reakcję. Skoczek może wejść, się z tym gońcem zamienić na miejsca. Faktycznie to może mieć miejsce. A, tutaj to bicie tu. To z tego się mogę cieszyć w sumie. Tak, sobie zagramy. Może to jest takie. Za spokojne granie, ale skoczek tędy ewentualnie może wejść. Tam nic mi chyba nie zrobi. Skoczek E4. Tu się bardzo narzuca poświęcenie. Tak trzeba zagrać. W sumie król chyba bez sensu. Tak trzeba było grać od razu. On tak na wolnej linii. Tutaj się trzeba będzie chyba poprzemieszczać. W pewnych momentach istnieją takie bicia. Słuchajcie. Tam ruch E7. W pewnych momentach, oczywiście. Atakujemy. Skoncentrujemy się. Mocno koncentrujemy się przede wszystkim. Wiecie co? A jakbym zrobił tak. O, jak on zbije, przejdę tu, i już go mam. Prawie. To jest dosyć ciekawe. Bo jeżeli je zagram tu od razu, on tu. Bicie. Przygotuję to. Troszkę mam mało czasu, żeby to wszystko przeliczyć. Na razie to przygotuję. Grozi teraz bicie tutaj. Dobra. Już nie grozi. Zagram tak, bo po tym ruchu zagram tak i złączę wieżę. Potem będę swobodnie mógł tu wybić. No tak, to chyba jest proste granie. Goniec fajnie broni. Skoczek, skoczek jak zagra na B4, zagram tu, on mi zbije tutaj, no to będzie tutaj trzask. Naprawdę tutaj zagrałeś? No dobra, wierzę C1. Związanie jest oczywiście, ale tutaj moim planem jest po prostu bicie teraz. Najprościej na świecie. Bardzo możliwe, że gdzieś tam jakieś ciekawsze ruchy były. Tu jeszcze się staramy się nad Królem F3. To może być ciekawy ruch. Nie teraz, oczywiście, tylko po wybiciu, wybiciu, tam wymianie wiesz Jak wierzę, moja stanie tu, to król F3, żeby Hetman miał na H2 dobrą placówkę. Ale zobaczcie, Goniec świetnie stoi. Skoczek go świetnie kontroluje. Skoczek w pewnym momencie może tutaj gdzieś tam plasnąć pionka. I zapoczątkować niezłą kombinację. Ok, Goniec zagrał na e 5 Ruch, chyba nic nieznaczący. Wybijamy. Wybijamy. To bez znaczenia, co on, e, czym on zbije. To i tak wie, że H1. Nie traćmy sekundy. Chociaż, słuchajcie, poczekam. Dobra, gramy tak. I tutaj. I teraz grozi bicie tu na przykład. Bicie tutaj grozi. Z matem. Prawie z matem. On powinien mnie. Sorry. On powinien mnie tutaj związać, bo jednak ta figura jest groźna. Ja wtedy sobie odejdę. Przejdę tak. Żebym kontr nie dostał tylko szybki. Mam nadzieję, że ja jestem szybszy, ale mega ciekawie się użyło. Yy, tutaj. A to bardzo ciekawe. Czy ja mogę tu walnąć? Tu. Ojej, no właśnie, to są to dylematy. Hetman się tu ładnie chyba wybronił. Czy znaczy, król się wybronił, grając tu Hetmanem. Wszystko za wolno chyba u mnie potrwało. Yy, poświęcenie. Hmm. Poświęcenie, czy to tutaj działa? Tutaj, 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 na 100%. Czy tak mi się nie wydaje, że to działa. Tutaj, tutaj, tutaj. Hmm. A, tu, 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 tu. Jeszcze tak, tym bym chciał zbić i tym. On tam może dać szacha, przejdę tu, 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 tu. A potem król będzie tak grał. To może działać, żeby zbić skoczkiem. No trzeba poświęcić, trzeba zaryzykować. Tu odbijemy gońcem, żeby stworzyć kolejną groźbę. Nie odbijamy gońcem, stworzymy kolejną groźbę, bo jeżeli on zagra tak, to my tu. Aha, on się gońcem zasłoni. Łe. Tak, tak, tego szacha widziałem tu. Aha, nawet po takim szachu, król E4, jeżeli on zbije wieżę, to mam tutaj prawie mata. Król E4 sobie ucieknie. No dobra, to jak on zagrał tutaj wieżą, to jest dobrze. No, ciekawy jestem w analizie, co wyjdzie, co komputer powie, ale. No naprawdę się tutaj podziało. Niestandardowo te poświęcenia muszą tutaj być. No i tak. Tego nie przewidziałem wcześniej, ale tu na szczęście mam odejście z podwójnym szachem i potem odejście takie, więc tu będzie koniec partii jak on zbije na G3. Król E4, zobaczcie, śmiesznie to stanęło. Śmiesznie to stoi. Teraz on ma problem. On ma problem, bo jak zagra tu królem, to ja biję po prostu tutaj. No tak, tu jest dobrze. No i tutaj mamy podwójnego szacha. Jeszcze jest król tutaj. Tego nie widziałem. Ach tu. Będziesz musiał się zasłonić, ale tak nie zagrał. Dobra. No to tak. Ale muszę na analizę wrzucić, bo naprawdę tu się działo. Co wieża tutaj mat. Dobra, eee, sobie przegląd partii wrzucimy. W początku pierwsze ruchy są standardowe, tu się nic nie działo. Hetman E2, dobra, taka mała przeważka pozycyjna białych, taka malutka. Skoczek E8, już kombinowanie. Bierze a 2 Tutaj od razu każesz grać, dlaczego? To silnik, to silnik. E, żeby od razu tam pionka cisnąć. No dobra, ja tutaj zbyt zachowawczo. Tutaj trzask, trzask. Goniec, OK. Goniec D7. P3. Prawdopodobnie to jest prostsze to mi się niż wydawało. No to są normalne ruchy. Okej, okay. E5. E5 złym ruchem jest. F5 trzeba grać. Ojej, to logiczne też jest. To też jest logiczne żeby otworzyć tu gońca, F5 i żeby on nie miał kontry. Mm, ciągle te E5 mi po głowach chodzi. Już niby czarne mają przechwytują inicjatywę po ruchu E6. No trochę tu się by zadziało faktycznie. Gość nie wyczuł, ja też nie. F6, ruch błędny, E6, gniot i F5, błąd. 3 Nie widzę tutaj jakiejś wielkiej różnicy. Przewaga białych jest dalej. Skoczek E4, G5 na G3, czyli na razie takie ruchy na spokojnie. H4 od razu trzeba było grać, tak jak mówiłem, tu od razu. Bicie, bicie pionkiem, skoczek wleciał, H4 tutaj. Od razu trzeba było zbić. Jeżeli on zbija, ten G4 i się nie czaić. No właśnie, od razu ten atak przeprowadzić. Ok, poszło tak, tak. Za bardzo się pieściłem w tym ataku. Za bardzo. Oj, tak nie można się pieścić. Bo to będzie wtedy niewykorzystana szansa. I hetman g4. A ja sobie wybiłem. Król zbił. Tak. To i tak jest przewaga białych. Plus 6. Plus 6. Hetman g8. Wieża h5. Najlepsze posunięcie. Co ten ruch daje? Powierza b2. Hetman h3. H wiecie o co chodzi? Tu chodzi o to, że mrozimy króla z, goń, króla z Hetmanem. Król, z, król i Hetman nie mogą się ruszyć. E, przestawić króla i tak. No, mrozimy po prostu ten układ. Bo króle w 8 to, to wieża na H8. E, dobrze, ale poszło tak. Tu bicie też jest dobre. Krzysztof zagrał genialny ruch. Bicie, ale wieża H5. Bicie gońcem też jest dobre. Szach nastąpił. Zastanawiam się, co, co po króle w 8. Dokładnie trzeba było grać. Po tym ruchu wiecie, co ja bym grał? Nie wiem co. <laughs> a Co ja bym grał po tym ruchu? No bo po królew 8 też trzeba było coś zagrać. Tak chciałem grać. On by się zasłonił. Co nadal daje przewagę białym, tylko że no to trudno jest wykorzystać to wszystko. Nie widać tutaj. Ja nie widzę przynajmniej opcji. No właśnie, po królew 8. Ale on zagrał tu. Hmm. Tutaj, wieża G3 i koniec H6. Król tu. Hetman H4, mat w 5. Haj, tutaj Boże, jak ja nic nie widzę, po prostu takich prostych kombinacji. No tak, i tu wygrana. No a tutaj się zakończyło jeszcze ładniej. Z matem. E, dobra, no to co? Lecimy sobie z kolejną partią. Znowu białymi, znowu gambit hetmański spróbujemy zagrać. F5. Zastosujemy na niego pułapkę H3. Planem 4 Pułapka na razie wchodzi. Najlepsze jest D5. Najlepsze. To od razu mówię. Bicie, bicie i tutaj białe mogą sobie fajnie poszaleć. No ruch E6 też najgorszy nie jest. No to prawda. Skoczek na F3 w takim razie. Tu tego pionka oddaję sobie spokojnie. Jeszcze czekam na to, żeby on go wybił, ale on go nie wybije. No właśnie, on go nie wybije. W takim układzie C4 i potem skoczek sobie wejdzie. Czekam na wybicie. O, wybił go jednak. No to ruch E4. E4 do centrum. Otwieramy pozycję. Jednak wybił. No dobra, drogi przyjacielu. Ta partia albo skończy się szybko. Albo skończy się nie szybko, na moją niekorzyść. E4, otwieramy grę. Dobra, koniec D3. Celujemy tam. No skoczek F3, szkoda, że... Ha, tak, jeszcze można próbować. Mm, no tak, przecież tak trzeba grać. Dlaczego ja tak nie zagrałem? A co on zrobił? Tutaj, to tutaj, tak. Ale mi zagrał posunięcie. A jak zagram tak, to on mi zbije tu. To ja mu zbiję tu. Oddał. Mate... <ślesk> ja tego nie widziałem. A, za dwie figury. Muszę tak. On mi zbije tu. I uciekam. Za dwie figury. Dobra, żyjemy. Yy, ale faktycznie robi się niebezpiecznie. Zrobiło się niebezpiecznie. Za dwie figury. Tu zdążę się gońcem wybronić. Hetmanem. Okej. Okay. Finalnie jest dobrze. Yy, taki ruch będzie groził. Muszę tak obronić się. No, idę pod związanie. Niestety. Tu mnie atakuje cały czas, muszę wybronić ten punkt. Tak, to tak, tak, to tak, niestety. Tu mnie atakuje. O jak mnie on mocno atakuje. O kurczaki! Jest po mnie, po tym. Jest po mnie. Jest po mnie, bo tu mi weźmie. Ja nie mam jak tego obronić inaczej. U-la-la, la, Krzysztof, ale przegiąłeś. Nie, poczekajcie. Nie, 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 nie. Jeszcze jest obrona przez skoczek D2. Ale jestem Bambus, faktycznie. Dobrze. Dobrze, skoczek D2, przecież obrona jest. OK, i no i tutaj spróbujemy w takim układzie już wymienić Hetmany. Jak się Hetmany uda wymienić, to jesteśmy w domu. Chodź te dwa pionki. Ciekawe, jak to silnik ocenia. No dobra, tu się bronimy. Hetman H5, to może hetman tu? No tak, spróbujemy na maksa te hetmany wymienić. Um, tak, tutaj spróbujemy to wymienić. Jeżeli on odejdzie, no to ja też mam taki ruch, jak wierzę F1, więc spoko. Tak, wymienił. Um, pytanie czym, czy to ma znaczenie jakieś ogromne? Może ma, bo jest pułapka goniec E7. Prawdopodobnie on to widzi. No i wpadł w pułapkę. Jeżeli zbiję tutaj, ja zbijam tu. Jeżeli on da szacha, tu szach, tu. Jesteśmy w domu. Czyli wpadł w prostą pułapkę. Oddał materiał. Dobra. My teraz mamy figurę więcej. Ale sporo taktyki się tutaj, tutaj działo, nie? Figurka więcej, no jest pięknie. Tak, D5 będzie kombinował, jasne. No to zagramy mu E5. I już nic nam nie zrobi. Eee, no to tędy, oczywiście dostanę g 5 to tutaj. Muszę zagrać tak. Ja wiem, że tu jest groźba taka. Tak to tak. Będę musiał grać. Ojejku, to jeszcze trzeba bardzo uważać. Szybko skoczek D2. Skoczek D2 też jest dobra opcja. Widzicie w przelocie. Skoczek D2 koniecznie. No i już jesteśmy w domu. By się y Udało nam się Tutaj ze wszystkich związań uciec. Tam jeszcze on będzie próbował oczywiście. No tutaj B3, tam będzie próbował D5. Wiadomo. Albo taki ruch jasne. No to tu od razu schodzimy sobie tędy. Tak, tak, tak. No tak, jeszcze tu będzie miał opcję. A już technicznie to powinno być wygrana. A to C5. A to teraz spoko. Tutaj, to tutaj. Jak D5 zagrał, to już w ogóle w domu jesteśmy. Teraz to już jest łatwizna. Jasne, tu nic mi nie grozi. Idziemy C6 i C7 jak najwyżej. Wiadomo, no, tu skoczkę jeszcze można przerzucić. I C7 jak najwyżej, jak najwyżej. Może tak, nawet go zablokuję. Już raczej. A, zablokujemy go. Czemu nie? O swobodze wierzę, skoczek wejdzie tu. No, ale ciekawie było. Bardzo ciekawie, muszę też wrzucić, na, wrzucić to na, na analizę. Plan jest prosty. sobie pozwolić Hana na zbicie pionka jeszcze. I powrót. Ach i ciap. Dobra, najprościej będzie chyba wybić. I król w 4 ograniczamy króla. Okay, to jakiegoś pata chyba chce mi przywalić. Pata nie będzie. Mata mamy tu w następnym ruchu. Co by się nie działo? Dobra, mamy to. Szybko jeszcze tylko przeanalizujemy, bo się działo naprawdę ciekawie tutaj po debiucie. I koniec E7. Silnik każe to wybić i zagrać tu. No przecież po to robię to, te drugie cztery, żeby otworzyć wieżę. Okej, okay, tak. Tu już jest bardzo duża przewaga białych. No przecież Hetman D3 z tradycyjną pułapką. Dlaczego ja tego nie gram? Tylko E4 sobie wymyśliłem słabe. On tutaj słaba roszada. Ja tu słaby kolejny ruch. On tu jeszcze słabszy wieża bije. Skoczek dwa nie widziałem, przyznam się szczerze. Co? Goniec G5 był ruch. Tak. I E5 jeszcze na dodatek. Ja Cię widzę, O co chodzi? Hetman ucieka, to wygrywam tu jakimś takim strzałem. Tu. A, to wieża F4 z matem w ogóle. A jeżeli odejdzie tu, 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 co powtórka? Tu, tu i na spokojnie skoczek z d 2 Nie no, chore ruchy, nie? W życiu bym takich nie znalazł. Dobra, nawet nie chcę się tym zajmować, bo aż mnie mrozi. I tu mam przegraną już po tym, tak? Wieża F3. Wieża F3 nie widziałem. No racja, nie można zbić, bo tu i tracę hetmana, ale podstawka z mojej strony. W takim razie jak tu się najlepiej zachować? Nie, no tak, zbić tu i goniec G5 po prostu zagrać. Jak on tutaj, powiedzmy my tu, się wyrównuje, ok, Okej, okay, dobra, ale jaja, ja ładnie zagrał tu, tu i nie zauważył bicia na F3. Hetmanem zagrał, y, Hetman źle zagrał, mój na H1 powinien iść, a ja na F1 pod związanie jeszcze niepotrzebnie. On tu D5 najlepsze, czyli gryzienie cały czas, otwieranie pozycji, ajajaj. Aj, aj. Przegrana była. On pozwolił po prostu mi się skoordynować, tu zagrał bardzo źle. Hetman H1, od razu z wygraną i wieża G8, nie widzę takich prostych ruchów, tylko szukam... Szukam niestety wymian No i tutaj on podstawił No tak, teraz to już w sumie to nie ma co analizować Jest prosto No. Tu jeszcze można było tak, tak i tak zagrać no Ale to też jest dobrze Tu sobie po prostu uciekania. No, po takim ruchu to też krzywdy nie ma tutaj te figury dadzorady technicznie jest wygrana. E, dobra, słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Partie, myślę, że bardzo ciekawe, ostre, nieprzewidywalne. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.